No cóż, przejdźmy do Słowa Bożego, a jednak, proszę. Przejdźmy do Słowa Bożego. Nasze dzisiejsze rozważania zatytułowałem Smok i zwierzę wychodzące z morza. Najpierw chciałbym parę słów wyjaśnienia. Jeśli ktoś oczekuje, że teraz będziemy studiowali całą Księgę Objawienia i wszystko powiemy po kolei, co tam się ma zdarzyć, to się niestety zawiedzie. Ja nawet nie będę próbował niczego zbyt nazywać po imieniu, ponieważ temat, który mnie interesuje, jest zupełnie inny. A mianowicie na podstawie tego, czego uczy nas Słowo Boże, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, czym będzie charakteryzowało się to zwierzę, które wychodzi z morza. Jakie będzie miało cechy? I czy my, przyglądając się temu, co dzieje się wokół nas, jesteśmy w stanie pewne cechy rozpoznać? Jesteśmy w stanie dość precyzyjnie określić, w jakim kierunku pewne wydarzenia idą. Myślę, że to jest możliwe, natomiast przestrzegam tych wszystkich, którzy twierdzą, że oni Księgę Objawienia to już opanowali, mają w jednym paznokciu wszystko i nawet potrafią wytłumaczyć dokładnie, kto to jest, ten 666 i w ogóle wszystko wiedzą. No cóż, Biblia mówi, że to jest proroctwo. A więc proroctwo w całej pełni rozumiemy wtedy, kiedy się wypełnia po prostu, a nie wtedy, kiedy nam się wydaje, jak, w jakim kierunku ono podąża i co tak naprawdę według nas powinno się zdarzyć. To nie jest wypełnienie proroctwa, to jest wypełnienie naszych pragnień i marzeń. Przejdźmy do Księgi Objawienia. Będziemy korzystali co prawda z innych ksiąg, ale przede wszystkim z Księgi Objawienia. I bardzo ważny początek, bardzo ważny. Otóż czytamy w Księdze Objawienia w 4 rozdziale pierwszy wers. Potem widziałem, zaraz powiem, po czym to zostało powiedziane, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. Co jest przed tym wersetem? Bo ten werset jest wyraźnie jakby z jednej strony kończący pewien etap, a z drugiej strony otwierający pewien etap tego objawienia. Oczywiście, jak widzimy, to, co przed tym wersetem, to jest opis Kościoła w Laodycei. Nie będziemy oczywiście dzisiaj mówić o tym Kościele, ale wiemy, że generalnie był to Kościół w bardzo słabej kondycji duchowej. To był Kościół, który doprowadził do tego, że wręcz swojego Jezusa wyrzucił za drzwi i do tego stopnia, że stał u drzwi i kołatał, dopominając się swoich praw. Właśnie upadek Kościoła, beznadzieja Kościoła uruchomi wszystkie te wydarzenia, których część dzisiaj opowiemy. Ja nie wierzę ludziom, którzy mówią, że historia jest zdeterminowana, że bez względu, co byśmy robili, i tak stanie się, co się ma stać. To jest nieprawda. W Biblii jest bardzo wiele przykładów, w których Bóg wydał wyrok, ale na przykład w przypadku Niniwy, w wyniku pokuty tego narodu, zatrzymał wyrok, nie wycofał tego wyroku. Zatrzymał wyrok i Niniwa została zniszczona 300 lat później. Czyli ci ludzie w wyniku pokuty zyskali 300 lat pokoju. I oni się uratowali,
i ich dzieci się uratowały, i wnuki, i prawnuki, i wiele praprawnuków również. Ale przyszedł czas, kiedy to państwo znowu popadło w grzech i już drugi raz Bóg nikogo tam nie posłał z poselstwem. Ponieważ Boże poselstwo było im znane. Oni go zlekceważyli i to państwo zniknęło z historii tego świata. Więc jeśli Kościół zaczyna żyć byle jakim życiem, jeśli zaczyna się zajmować tym, czym się nie powinien nigdy zajmować, jeśli przestaje słuchać Boga, jeśli przestaje słuchać Słowa Bożego, to właśnie taki Kościół, upadły moralnie, duchowo Kościół, otwiera drzwi dla kolejnych wydarzeń. Jeżeli ludzie, którzy nas słuchają, uświadomią sobie, że przez byle jakie życie, nazywając siebie chrześcijanami, przez byle jakie życie skazują swoje dzieci, swoje wnuki, prawnuki, być może jeszcze, na cierpienie, na zniszczenie, na przekleństwo, to może ktoś się wreszcie obudzi. Może ktoś wreszcie zrozumie, że dzisiaj jeszcze jest czas pokuty. Jeszcze jest czas ratunku. Ale czy będzie jutro? To tego nie wiemy. Możemy mieć tylko nadzieję, że jednak Bóg okaże się Bogiem łaskawym i miłosiernym, chociażby dlatego, że jeszcze ciągle w naszym kraju są ludzie, którzy niczego innego nie pragną, jak tylko społeczności z Nim. No ale to już poza naszą możliwością zrozumienia i poznania stoi. Skoro już jesteśmy przy tym otwarciu, to co się potem ma stać? Jest wiele wydarzeń, które opisują Księga Objawienia, ale w jakimś momencie, to jest 13 rozdział, Księga Objawienia mówi nam o dosyć dziwnej rzeczy. Ona oczywiście na pozór jest dziwna, ale mam nadzieję, że jeśli dzisiaj troszeczkę posłuchamy Słowa Bożego, troszeczkę pomyślimy, nie zapędzimy się za daleko, to może pewne rzeczy do nas dotrą. 13:1. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Widzenie Jana jest dosyć obszerne. Jest oczywiście pytanie, czy widzenie Jana jest chronologiczne, czy też widzenie Jana jest takimi wejrzeniami w czasy ostateczne, które nie muszą być, te widzenia nie muszą być chronologiczne, bo tego nie wiemy po prostu. Niemniej na pewno jakaś chronologia w tych wydarzeniach jest i ja osobiście optuję za tym, że jest tutaj chronologia, ale być tak nie musi. Co o tym zwierzęciu wiemy? Bo to zwierzę nas dzisiaj interesuje. Co my wiemy o tym zwierzęciu? No pierwsza rzecz, która zdumiewa, to to, że ono pojawiło się i to było zaskoczenie. Ludzie nie widzieli czegoś takiego. Do tego stopnia byli zadziwieni, że sam Jan nie umiał tego do końca opisać. I oczywiście jego opis jest w miarę precyzyjny, ale niemniej dla niego samego było to coś, czego wcześniej nie znał. Wielu ludzi, właściwie wszyscy ludzie mogliby wtedy powiedzieć, ale co to jest? Oczywiście Żydzi, którzy znali słowo, natychmiast mogli sobie przypomnieć Księgę Daniela i będziemy z niej dzisiaj trochę korzystali, ale tamto zwierzę też było tylko pewnym obrazem. A tutaj, w tym widzeniu, to już jakby nie jest sam obraz, ale
to widzenie tego zwierzęcia jest wplecione w całe wydarzenia, które następują jedne po drugich. No, zaraz do tego dojdziemy. Czytamy, że to zwierzę bluźniło przeciwko Bogu i właśnie tutaj sięgamy do księgi Daniela, do rozdziału 7. I możemy sobie gdzieś to tam zaznaczyć, ponieważ będziemy często korzystali z tej księgi. 7 rozdział, werset 8, 7 i 8. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę. Straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg i 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Niewątpliwie mamy do czynienia z tym samym zwierzęciem, z tym samym. 10 rogów, tutaj mamy 10 rogów, 7 głów i tu mamy bardzo podobny obraz. Co charakteryzowało to zwierzę? No zwróćmy uwagę, ono było straszne. Jan mówi, że ono jest straszne. Nie wiem, co dla kogo jest straszne, ale samo słowo sugeruje nam, że to nie jest widok miły i sympatyczny. Jest groźne, jest bardzo silne, ma żelazne zęby, miażdży wszystko, co znajdzie na swojej drodze, pożera, a to, co się jakoś tam jeszcze uchowało, depcze własnymi nogami. I było inne niż wszystkie wcześniejsze zwierzęta. Dlaczego było inne? Co miało takiego innego? Miało coś, czego poprzednie zwierzęta nie miały. A mianowicie zostało to zwierzę namaszczone przez samego smoka. 13:2. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. To zwierzę tym się różniło od poprzednich wszystkich, że zostało namaszczone przez smoka. I tu na chwilę, co to był ten smok? To dosyć łatwo zlokalizować. 12:3. Oczywiście objawienie. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł 1/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, porwać jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. To jest ważna informacja. Michał i aniołowie stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Biblia bardzo precyzyjnie mówi, że smok, o którym mówi Jan, to diabeł, szatan. Bardzo precyzyjne określenie. Ale to nie tylko.
To jest napisane, że on został zrzucony z nieba, a razem z nim 1/3 aniołów, czyli jego poplecznicy. I teraz jest ważna informacja. Biblia mówi, że on był oskarżycielem braci. Pytanie, kiedy został zrzucony? I myślę, że tu mamy do czynienia z dwoma przynajmniej wydarzeniami. Mamy do czynienia z wydarzeniem, które miało miejsce zanim jeszcze ziemia powstała, ale jednocześnie wiemy, Księga Hioba o tym mówi, Księga Zachariasza o tym mówi, że diabeł miał dostęp do Boga. On przychodził i oskarżał. Przychodził i oskarżał tych, którzy są wierni Bogu. Ale tutaj mamy informację, że on został ostatecznie wyrzucony z nieba i już nie może nikogo oskarżać. To nam też tłumaczy, dlaczego Biblia mówi, że musi być nie tylko nowa ziemia, ale też nowe niebo. Dlatego, że to niebo jest skażone. Skażone buntem, skażone obecnością szatana, który przez jakiś czas jeszcze miał dostęp do samego Boga. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. To, co charakteryzowało właśnie to straszne zwierzę, to namaszczenie, które ono uzyskało od smoka, czyli od szatana. To jest niesamowita informacja. Zaraz się dowiemy paru ciekawych rzeczy, ale warto sobie zapamiętać, że to zwierzę, o którym mówimy, będzie miało, może ma, nie wiem, ale na pewno będzie miało wiele wspólnego z samym diabłem. Teraz zobaczmy do Księgi Objawienia, do Księgi Daniela znowu. 23 i 24. I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. Nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz próbowali zrozumieć, o co dokładnie tutaj chodzi. Chodzi o charakter, powtarzam, tego zwierzęcia. Nie ma wątpliwości, że to, co widział Jan, to zwierzę, które widział Jan, jest jakimś ludzkim gremium. Jest jakimś gremium przywódczym, które nagle zaczyna pojawiać się coraz śmielej, tak, że wszyscy go mogą widzieć. To gremium będzie miało możliwość zarządzania na terytorium całej ziemi. Będzie takim państwem, quasi-państwem, które będzie panowało nad całą ziemią. Ale co ciekawe, nie będzie ono jednością. W tym gremium będzie dochodziło do porachunków, do wojen, do bójek. Tutaj czytaliśmy o tym, że 3 zostanie zgładzonych, pojawi się ktoś inny, a więc to gremium nie będzie jednością. Ziemia nigdy bez Boga nie dozna czegoś takiego jak pokój i jedność. To jest niemożliwe. Ale jak jest możliwe, przeczytam to jeszcze raz, żeby to królestwo pochłonęło całą ziemię. Co jest potrzebne do tego? No tylko jedna rzecz jest do tego potrzebna. Mianowicie musi tych ludzi scalać pewna duchowa jedność. Oni nie muszą być jednopolitycznie, bo kiedy dzisiaj patrzymy na różne państwa, to one gdzieś tam walczą ze sobą o wpływy, ale jeśli chodzi o taki przekaz kulturowy, obyczajowy, moralny, to dzisiaj nawet państwa, które skaczą sobie do oczu, właściwie mówią jednym głosem w tej sprawie. Czyli na przykład LGBT, czyli na przykład gender, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych.
Właściwie dzisiaj to jest na agendzie wszystkich państw i prawie wszystkich partii, no bo jak się przyjrzymy partiom konserwatywnym, w cudzysłowie, i lewicowym, to one to samo mówią. W tych kwestiach mówią to samo. Co nie przeszkadza im konkurować na polu polityki, gospodarki, co nie pozwala im nawet wojen toczyć, to jest zupełnie osobna sprawa. A więc to, co nas czeka jako świat, to czeka nas taki moment, czy taki czas, może to jest lepsze określenie, czeka nas taki czas, kiedy większość ludzi na Ziemi będzie taka nowoczesna. Przyjmie tą agendę nowoczesnej moralności, nowoczesnej etyki i w tej sprawie ludzie będą zgodni albo, bo często się spotykam z taką postawą, a co mi do tego? Niech sobie każdy żyje jak chce. To jest dowód na tchórzostwo tak naprawdę, bo ci ludzie się po prostu boją. Ale jak mówi, nie pamiętam autora tego tekstu, ale powiedział on, że wystarczy, aby dobrzy ludzie nic nie robili, a zło samo się rozszerzy. I właśnie taka postawa najprawdopodobniej spowoduje, że zło się rozleje po całej Ziemi. Całej Ziemi. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. Czytamy o 10 rogach, które miało to zwierzę i Księga Daniela mówi nam wyraźnie, że chodzi o 10 królów. Ale podobnie też nie tylko w Danielu znajdujemy, tylko zobaczymy sobie do Objawienia 17:12. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. A więc niewątpliwie mamy do czynienia ze zwierzęciem, które obrazuje nam pewne gremium przywódcze. Ja wiem, że zaraz się tu może nawet pojawią komentarze, że gdzieś tam ziemia została podzielona na 10 rejonów i tak dalej, ale ludzie, nas to dzisiaj nie interesuje. Nas interesuje charakter tego gremium. Co to gremium będzie sobą reprezentowało? Bo to jest o wiele ważniejsze. Ponieważ jeśli zobaczymy gdzieś budujące się takie gremium, jakieś polityczne gremium i zobaczymy, że ono właśnie zaczyna realizować tą politykę, o której Biblia mówi, to jest dla nas informacja, że kto wie, czy to nie są ci ludzie. A jak oni się będą nazywać, jaki kolor skóry będą mieli, to jest nieistotne, to jest w ogóle nieważne dla nas. Musimy być mądrzy w tym, co się dzieje na świecie. Niektórzy mówią, że chrześcijanie nie powinni się polityką interesować. A o czym jest objawienie? Przecież to jest czysta polityka. To jest 100% polityki. Tylko polityka przede wszystkim rozumiana duchowo. Ponieważ to, czego ludzie nie rozumieją, to nie rozumieją, że na świecie wszystko, co się dzieje, ma swoje duchowe fundamenty. Nic nie dzieje się samo z siebie. Wszystko ma swoje duchowe fundamenty. Mamy więc pewne gremium, które gdzieś tam, chyba bliżej niż dalej, pojawi się niedługo w historii tego świata. I to gremium, posłuchajcie, jak ono będzie rządziło. Ono będzie bardzo groźne. Będzie bezwzględne. Będzie bardzo silne. Biblia mówi, że ono będzie miało żelazne zęby, co oznacza, że będzie wszystko rozszarpywało. Będzie wszystko miażdżyło. Będzie wszystko pożerało, czyli wszystko będzie poddawało swojej władzy. Będzie wszystko deptało. Pamiętacie, że Jezus mówił o tym, że przyjdzie czas, kiedy naprawdę ludzkość będzie głęboko cierpiała z powodu prześladowań? To
To jest właśnie czas władzy tego gremium. I co by nie powiedzieć, moi kochani, to nie jest dzisiejszy czas. Naprawdę nie. A dlaczego? A dlatego, że sobie tu spokojnie siedzimy w ogrzewanym pomieszczeniu. I nawet jeśli by tu przyszedł policjant, to by powiedział grzeczny dzień dobry. Ale przyjdzie czas, kiedy nie będzie tak. I ludzie będą się zbierali. Może w pomieszczeniach, może w lesie. I będą płacili za to życiem. To nie jest jeszcze ten czas. Pamiętajcie o tym. Nie dajcie się w żaden sposób zmanipulować tym, którzy no w jakiś sposób będą próbowali udowadniać, że już żyjemy w tym czasie. Nie, to jeszcze nie. To zwierzę jest napisane, że będzie miało 7 głów. Liczba 7 i głowa. Czyli te dwie rzeczy ze sobą kojarząc, można powiedzieć, że to gremium będzie miało pełną ludzką władzę i pełen ludzki rozum. Czyli będzie się posługiwało wszystkim tym, co ludzie wymyślą, wymyślili, już wprowadzają w życie. Nie mogę sobie wyobrazić w ogóle, jak chrześcijanie w tamtych, czy wierzący ludzie, bo i mogą to być przez Żydzi nawróceni, jak ludzie, którzy są po stronie Boga, będą w tamtych czasach żyli, a będą żyli. To będzie tak straszne, co będzie się działo na tym świecie i tak obrzydliwe, że było jasne, że żaden człowiek, normalny człowiek, nawet niewierzący ludzie nie będą się na to godzili. I wcześniej zwróciliśmy uwagę, że będą tarcia pomiędzy tymi ludźmi. I one oczywiście będą o władzę, ale podejrzewam, że nie tylko o władzę, bo niektórzy uznają, że za daleko się inni posuwają. Tak będzie. Tak będzie. No wyobraźcie sobie takie gremium, które się składa z 5 Hitlerów i 5 Stalinów. To niewyobrażalne. A pomiędzy nimi takich 3 Mussolinich, przy nich Mussolini to naprawdę byłby bardzo dobry człowiek. I tych Mussolinich ciach, bo oni są zbyt miękcy. A to przecież tylko namiastka tego, co naprawdę się kiedyś wydarzy. 13:3, popatrzcie, to jest zdumiewający fragment. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Nie chcę się na temat tej rany wypowiadać, ale to jest przerażające. Cała ziemia będzie szła w podziwie. Ludzie będą się cieszyć, rozumiecie to? Oni obejmą władzę, żeby tych ludzi męczyć, mordować, zabijać. A ludzie będą się cieszyć. Ludzie będą pełni radości, będą pełni podziwu. Czyli to gremium wcale nie będzie jakieś przypadkowe. Będzie się prawdopodobnie składało z osób, które u ludzi niewierzących mają, że tak powiem, dobrą prasę. Ludzie wreszcie powiedzą wtedy, no ci rzeczywiście coś dobrego zrobią. I pewnie jakieś pierwsze posunięcia będą na tyle ciekawe, że wielu ludzi będzie w podziwie szło za tym. Do pewnego czasu, ale jednak ten podziw będzie. Czwarty werset. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. Cała ziemia idzie w podziwie i będzie i kłania się komu? Diabłu. Czyli przyjdzie czas, kiedy ziemia będzie się kłaniała diabłu. Słuchajcie, to nie będzie za 1000 lat, żeby było jasne, bo już wydarzenia tak naprawdę są zaawansowane, że to jest kwestia, nie wiem, kilkudziesięciu lat. Wydaje się, że to jest ten horyzont czasowy. Przyjdzie czas, kiedy ludzie na świecie będą kłaniali się diabłu. Dzisiaj to robią, ale dzisiaj to robią w ukryciu. Ale przyjdzie czas, kiedy to będą robili publicznie. Będą ci też kłaniali temu gremium, bo tu jest dalej napisane, że będą oddawali
pokłon także zwierzęciu. A dlaczego będą ten pokłon oddawali? Bo któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? Czyli jak dobrze przeanalizujemy ten tekst, to ja tutaj widzę ludzi, którzy z własnej winy ściągnęli na siebie przekleństwo i teraz wyrażają to poprzez pokłon, mówiąc jednocześnie, a co innego możemy teraz zrobić? No co my możemy zrobić teraz? Kto może z nimi walczyć? Zwykle ludzie są niestety, przepraszam, ale bardzo głupi. No i zanim się zorientują, co się stało, no to niestety już jest za późno. Jest ciekawy fragment, bardzo go lubię, 11 rozdział Księgi Objawienia, który nam mówi o tym, jak bardzo ziemia była oddana, jak świat będzie oddany diabłu. 11, od 3 do 12. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. To jest 3,5 roku. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. I tu mamy fragment, który bardzo precyzyjnie określa z imienia, można powiedzieć z imienia i z nazwiska, kto to jest, kto to będzie. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, aby je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, jeżeli ktoś zechcą. Niewątpliwie chodzi o Eliasza i Mojżesza. I to nie jest przypadek, że na Górze Przemienienia właśnie Mojżesz i Eliasz ukazali się po jednej i drugiej stronie Zbawiciela. Taka mała dygresja dla tych, którzy uważają, że każdy po śmierci idzie spać, to co się tutaj dzieje? Skoro śpią, to co? Wybudzili ich nagle? A jak skończyli robotę, to do spania znowu? No nie, no to tak nie może być. Troszeczkę jednak przemyślmy swoje bardzo zdecydowane przekonania. A gdy złożą świadectwo swoje, zwierzę wychodzące z otchłani, czyli w jakimś momencie oni zaczynają prorokować i pojawia się właśnie to gremium. Być może w odpowiedzi na to, co ci ludzie robią. Stoczy z nimi to gremium bój i zwycięży i zabije ich. I teraz zobaczcie. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przyszłości nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany, niewątpliwie Jerozolima. Ale dlaczego te trupy tam leżały? Wiecie, kiedy zostawiano trupy na widok publiczny? Wtedy, kiedy chciano ludziom powiedzieć, tak skończycie, jeżeli się będziecie buntować. To robiły wszystkie tyranie w historii świata. Wystawiali zamordowanych ludzi na widok publiczny, w ten sposób odbierając innym chęć do buntu. Ale to jest bardzo też ciekawe i pozytywne poselstwo. To znaczy, że byli ludzie, którzy się z tym nie godzili. I chciano ich przerazić. A teraz dalej czytamy coś bardzo smutnego. A mieszkańcy ziemi... A jeszcze przeczytajmy 9 werset. Patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia... I nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. No właśnie z tego powodu, o którym mówiliśmy przed chwilą. Ale teraz zaczyna się ciekawie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Czyli można sobie wyobrazić, że te trupy były pokazywane przez wszystkie telewizje. Wrzućcie telewizora zawczasu, nie będziecie problemu.
Wszystkie telewizje relacjonowały to. Wszyscy dziennikarze się zlecą. Patrzcie, patrzcie, jak tych 10 mędrców załatwiło problem. Nikt nie mógł sobie dać rady, a oni dali sobie rady. I przez 3 dni wszystko, cały świat będzie sfokusowane na tym wydarzeniu. I ludzie będą z radości sobie posyłać podarunki. Wreszcie mamy spokój, wreszcie nas nikt nie będzie dręczył, wreszcie nikt nam nie będzie mówił o żadnym grzechu. My przecież tylko miodzio, tylko budyniek, a tutaj ktoś nam ciągle mówił o jakimś grzechu. Później wiemy, że ci ludzie powstali, to już nas mniej interesuje, ale słuchajcie, uświadomcie sobie, że tutaj mamy pewną rzecz, która umyka czasami czytelnikom Księgi Objawienia. Otóż ci ludzie prorokują. Mówią, że czeka tych wszystkich ludzi nieszczęście. Cały świat to widzi. Wszyscy na to patrzą. Zgrzytają zębami. Pewnie są i tacy, którzy się cieszą i można powiedzieć tak po ludzku kibicują im. Ale w odpowiedzi na tę akcję, być może ostatnią akcję Pana Boga, żeby ratować ludzi, powstaje bunt. Tworzy się to gremium 10 władców, 10 mędrców, 10 przywódców świata, którzy mieli na tyle siły, na tyle mocy i umiejętności i pozwolił też Bóg na to, bo tu jest to napisane, przepraszam, że zabili tych ludzi. Gdyby ludzie byli przeciwni tej śmierci, to nigdy by tego nie zrobili. Bo ludzie tego świata zawsze dbają o to, co mówią inni ludzie tego świata. Ale ludzie tego świata pragnęli tej śmierci. Byli tak zdemoralizowani, że nie byli w stanie w ogóle słuchać tego, co ta dwójka mówi. A to sprawiło, że pojawiło się to gremium. Ostrzegam wszystkich. Jeśli ustępujemy grzechowi, obojętnie jak to sobie wytłumaczymy, to nie powstaje przestrzeń pokoju, ale przychodzi wtedy zło. O wiele gorsze i o wiele większe niż do tej pory. I to zło cię w końcu zabije. Możesz później tłumaczyć, ale ty byłeś przeciwko, ty nie chciałeś niczego. Ono cię zabije. Bo ty nie jesteś jedno. Bo ty nie masz tego samego ducha, ale zrobiłeś kiedyś błąd. Wycofałeś się, powiedziałeś, a dobrze, niech tam się dzieje. Nie będę się sprzeciwiał. I miałeś nadzieję, że tam na końcu świata gdzieś uwijesz sobie gniazdko i przetrwasz. Nie. Zło cię dopadnie i zło cię zniszczy, bo taka jest natura zła. Dobrze, idziemy dalej. Objawienie 13:5. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. To jest 3,5 roku. Jest w tym wszystkim takie radosne poselstwo, że ta tragedia będzie trwała 3,5 roku. Jak ktoś myśli, a to jakoś przetrwam. Oj. Nie rozumiemy natury tego reżimu, który nastanie. Oni cię znajdą nawet w mysiej dziurze, bo ty musisz się z nimi zgodzić. Jak się nie zgodzisz, to cię zabiją. I możemy później czytać dalej oczywiście Biblię i widzimy tam ludzi wierzących, którzy giną. Giną z powodu swojego świadectwa. Paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe. To oznacza, że to gremium w jakimś momencie z naszego punktu widzenia po prostu oszaleje. Im się będzie wydawało, że mają cały świat u stóp. Będzie przez nich przemawiała pycha. Będzie to gremium bluźniło Bogu. Ale będzie to ograniczony czas. Najlepsze jest to, że to wszystko jest zapisane w Biblii.
ale nikt w to nie wierzy. Tak jak wielu wierzących czyta Biblię i na przykład czyta, uwaga, że kłamcy nie odziedziczą Królestwa Bożego, ale kłamią. A na co liczą? Może Bóg stary nie dosłyszał? Nie. Coś, co jest zapisane w Biblii, bezwzględnie zostanie zrealizowane. Przestańcie, ludzie, opowiadać o Bogu, który tylko kocha, tatusiuje, pieści i nie wiadomo, co robi. To jest Bóg sprawiedliwy. Tak, on jest Bogiem miłości, swojego Syna posłał na krzyż. Ile trzeba jeszcze udowadniać miłość? Ale to jest Bóg sprawiedliwy. I on się z grzechem bezwzględnie rozprawi. Bezwzględnie. Jakie tu będą bluźnierstwa? 6-7 werset. Otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu. Widzicie? Co znaczy bluźnić przeciwko Bogu? To znaczy stawiać się wyżej od Boga. Najprościej. Bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego. Przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Czyli mówiąc wprost, ci ludzie będą wyśmiewali Boga, będą wyśmiewali to, że istnieje w ogóle. No i niestety sprowadzą na siebie straszne nieszczęście. Mało tego, dozwolono im wszcząć walkę ze świętymi, czyli będą święci ludzie i zwyciężać ich. Dano mu władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Zachłyśnie się to gremium przywódcze tym, co udało mu się w jednym ręku zebrać. Jest taki werset 13:10. Można powiedzieć 13:10b. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Bardzo łatwo nam mówić o tym, jaki Bóg jest fantastyczny, jaki jest wspaniały. Bardzo łatwo jest nam mówić, stawać z Bożej, mówić świadectwa. Szukałem pracy i Bóg mi dał pracę. Ale kiedyś przyjdzie czas, że każde twoje słowo będzie użyte przeciwko tobie, to co wtedy zrobisz? Tu jest napisane, czytaliśmy, właśnie w takich okolicznościach okaże się wytrwanie i twoja wiara. Właśnie w takich okolicznościach. Nie teraz, kiedy właściwie cokolwiek powiesz, cokolwiek zrobisz, to ci jeszcze przyklasną. Ale wtedy, kiedy jak usłyszą, że ty się odnosisz do Boga, że mówisz o Bogu, mówisz o Chrystusie, no to ci powiedzą, no proszę Pana, albo przestanie Pan te bzdury opowiadać, albo wyrzucamy z pracy. A wtedy co? No to co będę jadł? Co będą dzieci jadły? A jak powiesz, no to mnie wyrzućcie. To powiedzą ci, dobrze, no ale my doniesiemy na policję. Wie pan, że nie wolno nic o Bogu mówić. No to zaczyna się robić gorąco. I tu się okaże się wiara i wytrwanie świętych. Tu, w takich okolicznościach. Mogę wam powiedzieć ze 100% pewnością, że takie procedury już są przygotowane. Gdzieś one leżą w biurku czymś. To już jest przygotowane. To jest tylko kwestia czasu, nic więcej. Dalej 13:12, a 11 może jeszcze. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich i mówiło jak smok. I możemy oczywiście, może jeszcze 12. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona i czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda,
jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Te wersety od 11 do 15 mówią nam o jeszcze innej instytucji, która się pojawi, być może z inspiracji, a nawet na pewno z inspiracji tej pierwszej dużej instytucji, ponieważ ci ludzie zauważą, bo nie trudno to będzie zauważyć, że jest wśród ludzi pragnienie zaspokojenia duchowego głodu. Nie da się Boga wyrugować z życia ludzi. Wielu z was tego nie pamięta, ale ja pamiętam jeszcze czasy komunistyczne i wtedy próbowano zrobić coś, co no, było tylko właściwie takim naśladownictwem Pana Boga. Nie było Biblii, ale była tak zwana książeczka czerwona. Niewielu z was to pamięta. Tam były myśli Stalina. No oczywiście genialne. Nie było możliwości, żeby śpiewać pieśni dla Boga, ale śpiewano pieśni na cześć Stalina. No niektóre były naprawdę dobrze skomponowane. Ludzie mają głód duchowy. Jak im się zabierze Boga, coś trzeba im dać. I tu mamy do czynienia z instytucją. On dalej, jak będziemy czytali, a nie będziemy tego dzisiaj robili, to widzimy, że to jest odstępczy Kościół. To jest odstępczy Kościół właśnie. Ta instytucja odstępczego Kościoła będzie zapewniała duchowe wsparcie temu pierwszemu zwierzęciu, czyli temu gremium przywódczemu. I to nie będzie wcale takie beznadziejne wsparcie. Dlatego, że tu jest napisane, że ta instytucja będzie czyniła cuda. Będzie spuszczała ogień z nieba. Ktoś już spuszczał ogień z nieba, prawda? Eliasz. No to trzeba powtórzyć to, żeby się uwiarygodnić. Oczywiście nikt nie spuści tego ognia z nieba w sensie takim, jak zrobił to Eliasz. Ale wiecie, jakie dzisiaj są możliwości technologiczne? Po prostu zdumielibyście się, co dzisiaj technika potrafi. I wszystko to będzie po to, żeby oszukać ludzi. Iż jednocześnie, żeby ludzie powiedzieli, no rzeczywiście to chyba jest od Boga, bo to jest niemożliwe, żeby takie rzeczy się działy bez Boga. Pamiętacie, co Nikodem powiedział do Jezusa? Ty musisz być nauczycielem od Boga, no bo kto takie cuda czyni jak ty? To jest dokładnie to samo. To, co robi diabeł, on tylko i wyłącznie naśladuje, uprawia naśladownictwo. Dlatego apostoł Paweł powiedział, my wiemy, jakie są jego zamysły, bo on niczego nie wymyśli sam. On jest za głupi na to, żeby sam coś wymyślić. Zawsze będzie naśladował Boga. Wszystko, co będzie robił, będzie naśladownictwem. I tutaj dokładnie w tym miejscu możemy przeczytać o niezwykłych rzeczach, które będą się wtedy działy, ale pamiętajmy też, że Bóg tych, którzy pójdą za tym, wyda na zniszczenie. Chcecie? Idźcie. Co powiedział Jozue? Ja i mój dom chcemy służyć Bogu. Będziemy służyć Bogu. Można to spuentować, a wy róbcie, co chcecie. I tu jest znowu dokładnie ta sama historia, ale ta historia się tak nie kończy. Zobaczcie. Diabeł, jak już dorwie tych ludzi, to co zrobić, żeby ich nie stracić? Jak kupujesz sobie bydło i chcesz go sobie hodować, to co zrobić, żeby się nie zgubiło? Przecież jest wiele różnych krów. Jak udowodnisz komuś, że to jest twoja krowa? Pieczęć.
pieczęć. I tego się nie da zmazać. Dlatego, że pieczęć wypala całą sierść. I ona już w tym miejscu sierść nie wyrośnie. Jest, a więc co diabeł zrobi? Opieczętuje swoich. Dlatego ci, którzy twierdzą, że dziś szczepionki to jest ta pieczęć diabelska, to, przepraszam, ale to jakieś głupie żarty, to się do kabaretu nadaje, ale nie do poważnego studiowania Biblii. Na pewno jest to jakieś przygotowanie mentalności ludzi do tego, żeby pozwolili siebie jakoś tam oznaczać. To na pewno, ale to jeszcze nie to. Ci wszyscy ludzie, którzy uwierzą w ten fałszywy kult, zostaną opieczętowani. I żeby zmusić ludzi do tego, żeby poszli za tym kultem, to tym ludziom da się pewne przywileje. Oni będą mogli pójść do sklepu, a ty będziesz mógł lizać wystawę. Tyle. Dzisiaj się dowiedziałem, jak zimową porą jechałem sobie do Częstochowy na usługę. Nie, klasztor jeszcze stoi, jeszcze żeśmy nie rozebrali, także spokojnie, ale przyjdzie czas. To dowiedziałem się z radia, że zaszczepieni będą mieli przywileje. Przyznam wam się, że aż mnie w siedzenie wcisnęło. Będą mogli taki paszport pobrać z internetu i na podstawie tego paszportu, na przykład jak przyjdą na nabożeństwo do HWE, to mogą taki paszport pokazać i nie trzeba ich wliczać do ilości. Dobre, nie? Czyli oni są nadprogramowi już wtedy. No i jeszcze tam inne były jeszcze korzyści, że tak powiem, z tego. Ale to jest przygotowanie dokładnie do tego. Bo chodzi o mentalne przygotowanie ludzi, ludzkości, że to w ogóle jest możliwe. Więc jeśli już diabeł tych ludzi sobie tam opieczętuje, no to będą jego. Ale wiecie, że Bóg wyprzedził jak zwykle diabła? Zobaczcie do Objawienia 7:3. Znowu diabeł tylko naśladuje, żeby nie było, że to jest jego pomysł. 7:3. Może od pierwszego wersetu, żebyśmy zobaczyli tragedię tego całego fragmentu. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. A więc jest czterech aniołów, którzy już przygotowują się do pracy i już będą wyrządzali szkodę, ale nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na ich czołach. Czyli ci, którzy należą do Boga, będą widoczni. Pieczęć jest po prostu symbolem naszego zdrowego myślenia. Ale coś wam powiem. Tych ludzi nie zabiła akcja aniołów. Natomiast czytaliśmy 13:7. Dozwolono jednak zwierzęciu wszcząć walkę z tymi ludźmi. I to dozwolono ich zwyciężać. Co nam to mówi? To nam mówi, że jeśli należysz do Chrystusa, to jest przynależność bezdyskusyjna. On może zrobić z tobą, co chce. I on wie, co robi z tobą. I on wie, jeśli nawet pozwala, żeby jego święci byli zabici, on wie, że to jest potrzebne w danym momencie. Pamiętajcie o tym. I nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że jak jesteś Chrystusowy, to już ci nic nie grozi. Nawet kulką śnieżną w ciebie nikt nie rzuci. To są oczywiste bzdury. Wersety 13 i 14.
Już to czytaliśmy, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że naprawdę w tym czasie ten odstępczy Kościół będzie posiadał moc. A skąd ją będzie miał? Pamiętamy, że to pierwsze zwierzę otrzymało namaszczenie od samego diabła. I to gremium namaści to ten odstępczy Kościół tym samym namaszczeniem, które otrzymało od diabła. A więc to będzie diabelski Kościół tak naprawdę. Diabelski Kościół. Niewątpliwie diabeł ma jakąś moc. No zdecydowanie większą od naszej, żeby było jasne. I ta moc się będzie wtedy objawiała w niezwykły sposób. Słuchajcie, reasumując, żebyśmy mieli świadomość, o czym żeśmy rozmówili. Nie mówiliśmy o chronologii wydarzeń. Nie mówiliśmy, kto będzie przynależał do tego gremium. A niektórzy mówią, że wiedzą już. Już pomijam tam nazwiska. Soros już nie, na pewno, bo jest za stary, nie dożyje. Ale mówiliśmy o tym, że ta instytucja, która kiedyś obejmie władzę, będzie najstraszliwszą instytucją władzy w historii świata. Będzie bezwzględna. Bezwzględna. Za czasów Hitlera nawet SS-mani brali łapówkę i pozwalali Żydom uciec. Ale w tych czasach, które przyjdą, nie będzie takiej sytuacji. To będzie naprawdę reżim tak bezwzględny, o którym nawet się nam nie śniło. Dlaczego taki będzie? Bo będzie namaszczony przez samego diabła. A diabeł nienawidzi tych, którzy należą do Boga. Nienawidzi. Diabłu niepotrzebne są pieniądze. On chce zniszczyć świętych. I po to ten reżim, żeby zniszczyć świętych. Nie wchodzę też w dyskusję, czy to będą Żydzi narodzeni na nowo, czy to będą jeszcze chrześcijanie. Nieważne. To jest dla naszych rozważań nieważne. My powinniśmy sobie uświadomić, że z jednej strony, jeśli jesteśmy Kościołem, który żyje byle jak, to tak jak czytaliśmy w Objawieniu 4.1, w wyniku naszego byle jakiego życia mogą się rozpocząć te straszne wydarzenia. To my te wydarzenia inspirujemy. My, dokładnie my. Oczywiście wielu chrześcijan się z tym nie zgodzi, ale zupełnie mnie to nie interesuje. Tak mówi Słowo Boże. Najpierw Kościół w Laodycei, a później anioł mówi, no to teraz popatrz, co się stanie. Przecież to trzeba mieć naprawdę niepoukładane w głowie, żeby nie zobaczyć jakiegoś połączenia pomiędzy tymi dwoma sytuacjami. I druga rzecz bardzo ważna. Jeśli nie będziesz się sprzeciwiał złu, to zło wystąpi przeciwko tobie, zniszczy cię. Jeśli będziesz chciał ugłaskać zło, to ono wcześniej czy później otworzy swoją paszczę i pożre cię. Ludziom się wydaje, że kiedy przygarną małego lwa, to jest taki kociak, którego można pieścić. Ale rok później ten lew go zeżre. Ten sam lew, bo taka jest jego natura. Z grzechem nie można dyskutować. Nie wolno dyskutować z grzechem. Powiem wam, że ludzie pewnych rzeczy nie rozumieją, nie doceniają. I ludzie mówią, że nie mamy problemu z żadnymi grzechami. No jeszcze tam sobie trochę palę. A co to, jakiś wielki grzech? A jak myślicie, czy palenie papierosów przyciągnie błogosławieństwo, czy przekleństwo? Co przyciągnie? Przyciągnie następny grzech. Jeżeli wszystko oddasz, a tylko ci pornografia zostanie, to co ona przyciągnie? Błogosławieństwo czy przekleństwo? Nie przyniesie błogosławieństwa, przyniesie przekleństwo. Musimy mieć rozum w głowie, wiedząc, że jeśli bawimy się z grzechem, to on wcześniej czy później odwróci się przeciwko nam i uderzy
z jeszcze wielką siłą, z jeszcze większą siłą, niż nam się wydaje. To, że w przyszłości tego świata pojawi się tak straszne zło, nie wyniknie z tego, że Bóg to zaplanował. To są bzdury. To wyniknie z tego, że my swoim życiem umożliwimy diabłu realizację jego planów, a Bóg je dawno zna. Dlatego Bóg jest zawarł w swoim słowie, przestrzegając nas. Czy to ludzi odstręcza od zła? Nie. Nie. Dlatego, że ludzie chcą grzeszyć. Ludzie chcą żyć złym życiem i musimy sobie to uświadomić. Wiecie, kim my jesteśmy jako wierzący ludzie, jeżeli poważnie traktujemy swoje wybranie? My jesteśmy rybakami, nie wędkarzami. Bo niektórzy mówią, że my jesteśmy wędkarzami i tak na wędkę łapiemy, podsuwając każdemu ten smaczny kąsek, żeby go złapać dla Chrystusa. Nie. My jesteśmy rybakami. Zarzucamy sieci. Zarzucamy sieci. I co się dzieje wtedy, kiedy rybacy wyciągają sieci? Co robią ze złymi rybami? Wyrzucają z powrotem. Ale my rzucamy sieci. To jest nasze zadanie, żeby jak najwięcej ludzi złowić dla Chrystusa. Źli ludzie zostaną wyrzuceni z powrotem. Ale tych, których Chrystus chce zbawić, zostaną przy Chrystusie i zostaną przy Kościele. Nie dajmy sobie mówić, że jest inaczej, bo to będzie oznaczało, że pozwalamy na zło, że się godzimy na zło, że przyjmujemy, że ono jest pełnoprawne w życiu tego świata. Ono nie jest pełnoprawne. Ono się tu wkradło w wyniku naszego przestępstwa, naszego grzechu, naszego buntu i ono nie ma prawa na tym świecie funkcjonować, chyba że mu pozwalamy. Chyba że się z tym godzimy. Dlatego żaden Kościół nie może się godzić w swoim funkcjonowaniu na żaden grzech. Nie ma możliwości takiej. Jeżeli chcesz grzeszyć, to poza Kościołem. Jeżeli jesteś grzesznikiem, przychodzisz do Kościoła, to po to, żeby się nawrócić. A nie po to, żeby się rozsiąść wygodnie. I co dalej? I Kościół ma ci usługiwać? Ciasteczko co tydzień? Może budyniek? Może dobra kawka? Jak się czujesz, bracie? Nie uraziło cię kazanie, które było dzisiaj? O nie, no tak to możecie mówić, mi to nie przeszkadza. To tego brata razem z tym krzesłem i z tym grzesznikiem powinni wynieść. A najlepiej wyrzucić przez okno. Byle nie z drugiego piętra, z pierwszego. Potłuką się tylko, może się opamiętają. Nigdy, przenigdy nie zgódźmy się na to, aby za naszą przyczyną grzech mógł się rozwinąć. Lepiej swoje życie stracić, niż przyłożyć rękę do zła. Niech tak wybrzmi to podsumowanie. Amen. Nie sięgnie, patrzę tam.
światłem wiecznym będzie los Twojej chwały. Patrzę tam, gdzie jesteś Ty. I grzech mnie nie dosięgnie. Patrzę tam.